4 lipca 2020. Dziś nie jestem sam. A za cel mamy północny kanał Obry. To jest most z miejscowości Obra. A tu dzięki uprzejmości i dolaniu nam troszkę wody. Tak. Mamy sprawną przystań. Przeważnie wystaje nad wodę. A dzisiaj można z niej spokojnie wystartować. Obra to o tyle fascynująca rzeka, że tak naprawdę nie wiadomo, gdzie się znajduje, bo jeszcze w czasach średniowiecznych została podzielona na 3 kanały, w tym północny, środkowy i południowy. My poruszamy się północnym. Na zdjęciach widoczne jest podejście do pierwszej zastawki. Jest tu konieczna przenioska. Po przygodach dobijamy do drugiej zastawki. Pewnie trzeba będzie się przenieść, bo jeszcze wody nie ma na tyle, żeby spływać. Słuchajcie, paskudna rzecz, spotkaliśmy sieci w rzece. Jedno mam z tyłu, drugie nie daliśmy rady wytargać, także bardzo nieładnie ktoś tu robi. No a my ku następnej przeniosce. Mijamy drugi most na naszej trasie. Spod pierwszego żeśmy startowali. Po drodze do tego miejsca dwie zastawki. A jak widać, kapusty mamy dużo, więc przepychamy się mozolnie. I byle dalej. Jest to trzecia zastawka, tym razem dwie po lewej są zamknięte, dlatego na samym progu mam troszkę więcej wody i spróbowałem to spłynąć. No lekko nie było, ale zakończyło się to sukcesem. To most w Kopanicy, tutaj kanał skręca w kierunku północnym i tuż za mostem znajduje się miejsce, gdzie zaczynają się spływy komercyjne. Szlak jest nieco bardziej przetarty, ale nadal zielska mamy przed sobą bardzo dużo. No, zbliżamy się do czwartej z kolei zastawki. Jest ona dokładnie takiej samej konstrukcji jak poprzednia, ale spadek przekracza pół metra, a wody na samym progu jest bardzo mało. Dlatego zdecydowaliśmy się przenieść łódki. A tu możecie się przyjrzeć konstrukcji zastawki z dolnego poziomu. My już jesteśmy przeniesieni, za chwilkę ruszamy dalej. A tu jedyna scena dramatyczna z tego spływu. Próbowałem spłynąć zastawkę, niestety było za mało wody. Na początku zawiesiłem się środkiem łodzi, a przy próbie uwolnienia stabilizatora niestety się wywróciłem. Około 10 km naszej trasy przebiega jeziorami. Tu widzicie wyjście na jezioro Chobienieckie. Następnie należy szukać kanałów. Oznaczone są one białymi tablicami. Tu dobry przykład takiego kanału znajduje się między jeziorem Chobienieckim a jeziorem Grójeckim.
bardzo malowniczy, chociaż woda praktycznie stoi, jak widać, kolor jest bardzo zielony. Jest to ostatni etap naszej podróży, przejście przez jezioro Błędno, nazywane też Zbąszyńskim. Wiatr mamy zachodni, czyli właściwie płyniemy bokiem do fali. Mnie niestety zabrakło trochę sił i ostatnie metry pokonałem łódkę prowadząc wzdłuż brzegu. Chciałem bardzo podziękować za podróż Maćkowi i Damianowi. Naprawdę było bardzo fajnie i mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się na szlaku. Do zobaczenia przy następnej przygodzie.